kobiety. Dzisiaj tak ciemno i ponuro, że nic nie widać. A co to były za śpiewy? Chciałam dodać sobie trochę otuchy, to śpiewałam. Nie tak łatwo iść w środku nocy przez las. Śpiewasz piosenki o podwójnym morderstwie dokonanym przez kobietę rybę, żeby dodać sobie otuchy. Tak. Dziękuję. Chciałem się tylko upewnić. Taką najważniejszą informacją dla mnie jest to, że reaktywujemy scenę dla młodzieży i dorosłych. Jesteśmy dopiero co po premierze spektaklu Arszenik, który jest spektaklem dla dorosłych, a już w najbliższą sobotę zaproponujemy kolejny tytuł dla młodzieży i dorosłych i będą to Ballady i Romanse w reżyserii Magdaleny Drab. Współczesne odczytanie klasycznego tekstu. Spektakl muzyczny, myślę, że zaskakujący i przystosowany do tego nastoletniego widza, jak i również dorosłego. Gwarantuję, że nie będzie to kolejna nudna lektura, tylko kawał dobrego teatru. Możesz to wyjaśnić? A dlaczego mam to wyjaśniać? Bo ja nie potrafię! A co wcześniej robiliście? Może zjedliście coś niedobrego i macie omamy? Wywoływaliśmy duchy. To może wywołaliście ducha kapeli podwórkowej i wam gra. Liczyłam raczej na jakieś racjonalne wyjaśnienie. Często słyszymy to, co chcemy usłyszeć i dostajemy to, na co zasłużyliśmy. To znaczy na pewno na początku wiązało się to z gigantycznym stresem, bo też jakby to poczucie, że mimo wszystko jest temat, na który aktorzy na pewno będą wiedzieć więcej niż ja, jest dosyć stresujące przy tej funkcji. Ale też mnie się formy zawsze podobały i jakby tu działamy głównie z przedmiotem i dla mnie to jest akurat bardzo fajne do użycia i tu, i tak naprawdę czasem to też przemycam w teatrze dramatycznym, bo uważam, że to jest bardzo fajny środek, bardzo piękny. Nasza ostatnia premiera dla dzieci to Pradawne drzewo. Jest to spektakl, który korzysta z wątków słowiańskich. Jest to spektakl dla młodszych dzieci od 5 roku życia. Dla starszych musical Księżycowe opowieści. Nieco straszna historia, oczywiście z przymrużeniem oka, bo w świecie wampirów. Dla tych, którzy lubią się bać, ale też dobrze bawić. Powrócimy też do tytułów troszkę starszych, takich jak Alicja w Krainie Czarów, bo lubimy też tutaj grać klasyczne spektakle. Hachiko, piękna opowieść o psie. Statek Noego, spektakl dla tych naprawdę najmłodszych od 1 roku życia. Już ich zapraszamy na ten spektakl. Naprawdę dla każdego coś miłego. I na naszej stronie internetowej www.teatrmaska.pl można śledzić repertuar i tam zobaczyć, co gramy, dla kogo i kiedy.